By stanąć do uczciwej walki, potrzebny jest uczciwy kandydat. Człowiek, który zakładał Solidarność. Takim człowiekiem, szanowni państwo, jest nasz kandydat, Henryk Urban. Jesteśmy w centrum naszego pięknego miasta, które przez stulecia upatrzyli sobie inwestorzy, budując tu rozmaite fabryki. Czas najwyższy, abyśmy powrócili do tej tradycji, aby Bielsko-Biała stało się znowu miastem stu przemysłów. Polityka została za drzwiami. Zrównoważony rozwój miasta to dla mnie rzecz najważniejsza. Uważam, że w ciągu 4 lat udało się dużo zrobić. Zakończenie budowy obwodnicy zachodniej, uruchomienie parku technologicznego, oddanie do użytku 2 krytych basenów, rewitalizacja Starówki. To tylko kilka spośród wielu miejskich inwestycji, które zostały zrealizowane. Jestem głęboko przekonany, że ostatnie 4 lata zostały dobrze wykorzystane. Jeśli państwo podzielacie ten pogląd, wybierzcie kontynuację. Nasz kandydat na prezydenta miasta, Jerzy Balon. Radny 3 kadencji, projektodawca wielu uchwał, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Znany z działalności społecznej, otwarty na ludzi i ich problemy. Nigdy nie wycofuje się z ważnych społecznych spraw. Jurek Balon jest kompetentny, rzetelny, uczciwy. Nie szukajcie lepszego gospodarza dla naszego miasta. W naszym mieście może być lepiej. Dobry samorząd bez żadnych popisów. Wczoraj odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej obecnej kończącej się kadencji. 12 listopada wybierzemy nową radę. Niektórzy radni obecnej kadencji za pośrednictwem Telewizji Bielsko pragną podziękować za zaufanie, jakie okazali im wyborcy w ciągu mijających 4 lat. Ja pozwolę państwu, że podziękuję serdecznie wszystkim mieszkańcom. Mieszkańcom szczególnie okręgu drugiego, okręgu z Wapienicy, z osiedla Skrzydeł Polskich, z osiedla Wojska Polskiego, z osiedla Kopernika, z osiedla Piastowskiego, Mieszka I i z dzielnicy Stary Bielsko. Dziękuję wam serdecznie za to, że mogliśmy się przez 4 lata spotykać, wspólnie działać, wspólnie coś zrobić dla dobra naszych mieszkańców, naszego miasta. Wiem, że nie wszystkie sprawy, o które prosiliście mnie, były załatwione tak do końca. Ale myślę, że przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Nigdy nie będzie tak, że staniemy uśmiechnięci i powiemy, już wszystko zrobione, możemy siąść i odpocząć. Szczególnie dziękuję serdecznie radom osiedla, dziękuję dyrektorom placówek wychowawczo-oświatowych, szefom poradni lekarskich w naszym okręgu. Dziękuję serdecznie nauczycielom, głównie nauczycielom wychowania fizycznego, którzy wspomagali mnie w całości przez te 4 lata. Dziękuję za podpowiedzi, interpelacje, które miałem okazję składać na sesjach. Oświata to taki trudny temat budżetowy, bo zawsze pieniędzy mało. Subwencja oświatowa, którą otrzymuje kasa naszego miasta, starcza ledwie na płace. A gdzie koszty? Gdzie zajęcia pozalekcyjne? Gdzie remonty, inwestycje, nowe zakupy na środki dydaktyczne? Zawsze z tym było trudno, ale myślę, że możemy się pochwalić, że zrobiliśmy krok do przodu. Na pewno w tym temacie nie staliśmy w miejscu. Całe życie w Bielsku-Białej jestem związany ze sportem. Tu się przecież urodziłem, tu ukończyłem i szkołę podstawową, i liceum ogólnokształcące, 2. liceum ogólnokształcące imienia Adama Styka, które do dzisiaj cieszy się taką wielką renomą w naszym kraju pod względem wyników i osiągnięć sportowych. Myślę, że w sporcie najbardziej taką radosną dla mnie chwilą było otwarcie basenu na Trocliku i potem 2. basenu na Złotych Łapach. Fantastycznym tematem był powrót nauki pływania do bielskich szkół. Po 25 latach nasi milusińscy ponownie uczą się pływać. Ponownie chodzą na bezpłatne lekcje nauki pływania. I myślę, że już niedługo będziemy mogli sobie powiedzieć, że
taki nasz Piłsiński powie sobie, ukończyłem szkołę podstawową z kartą pływacką i kartą rowerową. Myślę, że możemy powiedzieć, że nasze miasto jest bezpieczne i że będzie jeszcze bardziej bezpieczniejsze. To właśnie w tej kadencji duże środki przeznaczono na współdziałanie policji ze Strażą Miejską. To w tej kadencji również walczyliśmy o bezpieczną drogę do szkoły. Przede wszystkim dla tych naszych miłosińskich, którzy 1 września zaczynali swoją edukację. Myślę, że i komendant policji, komendant Straży Miejskiej i komendant Straży Pożarnej, bo przecież niebawem okaże się, proszę Państwa, że mamy najpiękniejszą bazę, jeżeli chodzi o Straż Pożarną, bo nasza straż przeniesie się niebawem z ulicy Grunwaldzkiej na Leszczyńską. To tym Państwu, tym Panom, tym wszystkim ludziom związanym z tymi organizacjami serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy się w tym mieście poczuć bezpiecznie. Ja ze swej strony życzę Państwu wielu radosnych chwil, miłych, ciepłych, aby każdy nowy dzień przynosił Wam coraz więcej zadowolenia, radości, uśmiechu. I gdy spojrzycie na miasto, na nasze kochane Bielsko-Biała, będziecie zawsze uśmiechnięci, zadowoleni. Choć tak jak powiedziałem, nigdy nie będzie tak, że będziemy już ze wszystkiego zadowoleni i tylko oglądać się, patrzeć, bić brawa. Zawsze będzie wiele, wiele spraw jeszcze do zrobienia. Puls Bielska, piątek, 27 października 2006 roku. Mieszkańcy czterech dzielnic Bielska-Białej, Lipnika, Straconki, Mikuszowic i osiedla Langiewicza protestują przeciwko mającej powstać w ich sąsiedztwie drodze ekspresowej. Policjanci sekcji kryminalnej i komisariatu trzeciego zlikwidowali dziuplę samochodową. W szkołach w całej Polsce obchodzono dziś żałobę z powodu tragicznych wydarzeń, jakie kilka dni temu rozegrały się w jednym z gdańskich gimnazjów. Mieszkańcy czterech dzielnic Bielska-Białej, Lipnika, Straconki, Mikuszowic i osiedla Langiewicza protestują przeciwko mającej powstać w ich sąsiedztwie drodze ekspresowej. Droga, która stanowi część trasy prowadzącej do Zwardonia, a stamtąd na Słowację, w Bielsku-Białej nosi nazwę obwodnicy wschodniej. Przez Lipnik i Straconkę droga będzie poprowadzona estakadą 5 metrów nad ziemią. W Lipniku estakada przebiegać będzie przez samo centrum dzielnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowanej szkoły i zabytkowego kościoła. Musimy sobie, proszę Państwa, zdawać sprawę z jednej zasadniczej sprawy. To nie jest budowa żadnej obwodnicy, jaką szermują władze miejskie. To jest po prostu budowa drogi o parametrach zbliżonych do autostrady, która stanowi w procesie rozwoju przestrzennego miasta nieprzekraczalną barierę. To jest 10 km drogi, która stanowi coś w rodzaju granicy terenów wydzielonych, wygrodzonych, niedostępnych zupełnie dla mieszkańców. Jedyne połączenia będą następować poprzez pewne śluzy nieliczne. Do układu komunikacyjnego miejskiego ta droga będzie włączona tylko w trzech węzłach. I to jeszcze niepełnowartościowych, a w przypadku Bystrzańskiej i Żywieckiej będzie to tak zwany węzeł zespolony, bardzo nieprawidłowo zaprojektowany moim zdaniem. Mogę się na ten temat wypowiedzieć trochę jako laik, ale jestem architektem i zdaję sobie sprawę z tego, że zrobiono to w sposób po prostu korzystając z pewnych nacisków na generalną dyrekcję i takie rozwiązanie jest proponowane. Mieszkam jeszcze w cichym zakątku Mikuszowic Krakowskich. To jest rejon ulic Prosta, Strumienna, Wczasowa, Łęgowa. W tej chwili po prostu wiemy, jak ta trasa została ustalona już dokładnie i po prostu uważamy, że jest to szkodzi nam wszystkim i po prostu, że taka inwestycja jest budowana na i użytkowana na dziesiątki lat i po prostu konsekwencje tego będą ponosiły nasze dzieci, nasze wnuki i uważamy, że władze, zwłaszcza samorządowe, powinny zastanowić się nad tym, co będzie za kilkadziesiąt lat, a nie, że już teraz, natychmiast, bo musi być, bo po prostu coś tam ułatwi, coś przyniesie lepszego. Poza tym my mieszkamy troszeczkę u góry i widzimy doskonale całe miasto i widzimy ten smog, te opary dymu, zwłaszcza późną jesienią i zimą, które się gromadzą i wiemy doskonale, widzimy to codziennie, jak
przyjdzie wiatr, który przez bramę wilkowicką przewietrza całe Bielsko. I teraz właśnie w tym kierunku będzie puszczona ta droga z tysiącami ciężarówek, samochodów, które będą wydzielały spaliny. I po prostu uważamy, że to jest dla całego miasta po prostu niekorzyść i negatywne oddziaływanie, gdyż taka droga nie oddziałuje tylko w promieniu kilkudziesięciu metrów, tylko kilkuset, a nawet po prostu na całe miasto to będzie oddziaływało. Nasz budynek nie podlega wykupowi przez, powiedzmy, władze, które decydują. I no to człowiek tak żyje, powiedzmy, jak na wulkanie albo będzie żył na trzęsącej się ziemi. No, czy to wytrzyma? Ewentualnie te drgania wszystkie, gdzie tam będzie naruszona struktura, bo są i wykopy głębokie, i później nasypy będą powiedzmy ekrany, ale ekran nie ratuje, powiedzmy, od jakichś takich drgań, nie? Tylko ewentualnie od hałasu, ale będziemy pod ekranem 30 metrów od ekranu i będzie 4,5 z jednej strony ileś tam metrów i akurat przy budynku planują tam na wysokość 6,5 metra. To będzie człowiek w takim jakimś cieniu mieszkał, nie, cały czas, jeżeli chodzi o wschód słońca, bo to jest akurat, trasa jest po stronie wschodniej na południe naszego budynku. Mamy sad, gdzie są i drzewa owocowe, są rabaty kwiatowe. No wiadomo, że kwiatów się nie je, ale przy kwiatach są też i zioła, są warzywa. Zdaniem protestujących mieszkańców jedynym rozsądnym rozwiązaniem problemu jest budowa tunelu. Trasa tunelowa skraca przebieg tej trasy, zmniejsza ją. Tutaj są zaznaczone skupiska domów mieszkalnych i poszczególnych dzielnic. No, jak widać z tego obrazka, ta trasa idealnie rozcina wszystkie poszczególne historyczne dzielnice miasta. Budowa obwodnicy może rozpocząć się lada moment. W zasadzie wszystko jest już przygotowane. Rozpoczęto nawet wykupy posesji, które stoją na trasie jej przebiegu. Ludzie jednak nie zamierzają rezygnować z protestu. Policjanci sekcji kryminalnej i komisariatu trzeciego zajmujący się kradzieżami pojazdów trafili początkiem roku na ślad przestępczej szajki. Ustalono, że właściciel jednego z bielskich kamisów przy ulicy Niepodległości z używanymi akcesoriami samochodowymi pod przykrywką legalnej działalności handluje kradzionymi częściami samochodowymi. Policjanci ustalili, że do wynajmowanych przez niego pomieszczeń gospodarczych przy ulicy Żółwiowej w Bielsku Białej zwożone są samochody kradzione na terenie Śląska i Małopolski. Tam samochody te demontowane były na części, wartościowe elementy takie jak silniki, skrzynie biegów, fotele i inne akcesoria trafiały do komisu. Pozostałe zbędne, takie jak na przykład pocięta karoseria, sprzedawane były do punktów skupu złomu, a inne po prostu palone. Inicjator tego przestępczego procederu, a zarazem właściciel komisu, 28-letni bielszczanin Damian R., został zatrzymany przez funkcjonariuszy pod zarzutem paserstwa. Zarówno w komisie przy ulicy Niepodległości, jak i w wynajmowanych pomieszczeniach przy ulicy Żółwiej policjanci odnaleźli blisko 50 silników samochodowych niewiadomego pochodzenia. Pociętą już karoserię kilkudziesięciu pojazdów pochodzących z kradzieży, m.in. Volkswagena Passata, Volkswagena Bora, Volkswagena Transportera skradzionego w tym miesiącu z Sosnowca, Audi 100, Seata BMW i pojazdów innych marek. Zapakowane w folię i przygotowane do wywiezienia do komisu fotele samochodowe, a także pocięte na kawałki tablice rejestracyjne. Wartość zabezpieczonego mienia wstępnie wyceniono na kwotę 200 tysięcy złotych. Policjanci szacują, że na przestępczym procederze Damian R. mógł zarobić około 100 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali również Ireneusza P., 32-letniego właściciela posesji, gdzie przechowywano skradzione auta. O losie obu mężczyzn zadecyduje prokuratura i sąd. Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania osób. W szkołach w całej Polsce obchodzono dziś żałobę z powodu tragicznych wydarzeń, jakie kilka dni temu rozegrały się w jednym z gdańskich gimnazjów. Na znak żałoby na szkołach, także w Bielsku Białej, pojawiły się biało-czerwone flagi z czarnym kirem. Cała Polska łączy się w bólu i proteście przeciwko narastającej fali agresji.
Wczoraj odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej obecnej kończącej się kadencji. 12 listopada wybierzemy nową Radę. Niektórzy radni obecnej kadencji za pośrednictwem Telewizji Bielsko pragną podziękować za zaufanie, jakie okazali im wyborcy w ciągu mijających 4 lat. To była spokojna kadencja. W porównaniu z poprzednimi kadencjami jestem już 12 lat radnym i 3-krotnie byłem obdarzany zaufaniem wyborców. To w porównaniu z poprzednią kadencją to była bardzo spokojna kadencja, bez większych afer, bez jakichś spraw w sądzie czy prokuraturze, z której słynęły poprzednie 4 lata poprzedniej kadencji. Mówię to również jako przewodniczący komisji rewizyjnej w tej Radzie. Do mnie docierały skargi, do mnie docierały te wszystkie sprawy trudne i myślę, że na koniec można powiedzieć, że być może dla Państwa, dla obserwatorów, dla opinii publicznej to była kadencja trochę nawet nudna, ale to znaczy, że była to spokojna, wytężona, rzetelna praca. Największa satysfakcja, tu pewnie nie będę oryginalny, jest z tych rzeczy dużych, takich jak obwodnica zachodnia, wreszcie wybudowanie 2 basenów i rozpoczęta nauka pływania dla dzieci w Piesku Białej, ale i sprawy może mniej dostrzegalne, a dla mnie bardzo ważne, dla mieszkańców bardzo ważne, jak to, że 3 rok z rzędu potrafiliśmy utrzymać ceny wody na niezmienionym poziomie. Nie rosną ceny wody. Pierwszy raz w historii bielskiego samorządu mamy 3 lata z rzędu te same ceny. Jak to, że zdołaliśmy powstrzymać degradację dworca kolejowego, z którym PKP sobie kompletnie nie radziło i miasto musiało się to włączyć, żeby tą perełkę architektury i ozdobę miasta uratować. No i z takich może spraw drobniejszych, ale sprawiających indywidualną satysfakcję, bo to jest element odpowiedzi, czy jakiś efekt interpelacji, czy wniosków składanych przeze mnie osobiście, to są rzeczy drobne, ale bardzo miłe, jak na przykład, nie wiem, jeśli udało się pomóc mieszkańcom mieszkającym przy nowej obwodnicy w rejonie Hulanki, że będą tam ekrany akustyczne, albo że zdołaliśmy powołać zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Gościnnej Dolinie, albo że udało się zwiększyć bezpieczeństwo dzieci koło szkoły w Mikuszowicach Krakowskich poprzez zamontowanie tam radaru, żeby trochę utemperować szalejących kierowców. To są rzeczy drobne, ale myślę, że z punktu widzenia mieszkańców też istotne. No, takich spraw zostało wiele. Myślę, że wszystkim nam ciąży i w Radzie, i poza Radą niezałatwiona sprawa akwaparku. Myślę, że to już akwapark już umarł śmiercią naturalną i tam nie powstanie. Rozwiązujemy to w inny sposób, budujemy baseny, ale ten teren powinien być wykorzystany i jeśli będę miał taką możliwość w następnej kadencji, to będę zabiegał o to, żeby na tym terenie usytuować coś, co roboczo nazywam Parkiem Bolka i Lolka, centrum rozrywki dla dzieciaków, żeby przyciągnąć również turystów, również rodziny z dziećmi i wykorzystać ten symbol miasta, tą dobrą markę, która jest związana z naszym miastem, z Bielskiem Białą, czyli Bolka i Lolka. Puls Bielska, poniedziałek, 23 października 2006 roku. W siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bielsku Białej odbyła się konferencja prasowa kandydatki na prezydenta Bożeny Kotkowskiej, popieranej na ten urząd przez Komitet Wyborczy Wyborców Bielsko-Biała Miastem dla Ciebie. W Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bielsku Białej obchodzono dzisiaj dzień otwarty. 11 października Zespół Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej w Bielsku Białej na osiedlu Beskidzkim obchodził swoje 20-lecie istnienia. W siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego w Bielsku Białej odbyła się konferencja prasowa kandydatki na prezydenta Bielska Białej Bożeny Kotkowskiej, popieranej na ten urząd przez Komitet Wyborczy Wyborców Bielsko-Biała Miastem dla Ciebie. W skład komitetu wchodzą 4 partie: Polskie Stronnictwo Ludowe, Zieloni 2004 oraz Partia Demokratyczna Demokraci.pl i Socjaldemokracja Polska. Zostałam już zarejestrowana przez Państwową Komisję Wyborczą jako kandydat na prezydenta. Jestem przedstawicielką właściwie takiego porozumienia centro-lewicowo-ludowego. A więc popierają mnie następujące partie polityczne, jak Socjaldemokracja Polska, Partia Demokratyczna, Polskie Stronnictwo Ludowe i Zieloni 2004.
Znaczną część konferencji poświęcono sprawie wykorzystywania znaków Socjaldemokracji Polskiej oraz Partii Demokratycznej przez kandydata na prezydenta Bielska-Białej Jerzego Balona, który popierany jest przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci. W skład komitetu w całej Polsce wchodzą cztery ugrupowania: Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy oraz Socjaldemokracja Polska i Partia Demokratyczna. Jednak w Bielsku-Białej dwie ostatnie partie utworzyły wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym i Zielonymi oddzielny komitet wyborczy pod nazwą Bielsko-Biała Miastem dla Ciebie. Jak podkreślono na dzisiejszej konferencji, na listach Komitetu Lewica i Demokraci w Bielsku-Białej nie występują żadni przedstawiciele Socjaldemokracji Polskiej i Partii Demokratycznej. Przedstawiciele poszczególnych partii wchodzących w skład Komitetu Bielsko-Biała Miastem dla Ciebie złożyli w tej sprawie stosowne oświadczenia. My ze wstrętem i oburzeniem oglądamy plakaty wyborcze Bielskiego SLD, gdzie umieszczone jest logo Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci. My już od miesiąca co najmniej lipca, nawet wcześniej, sygnalizowaliśmy władzom centralnym, że w Bielsku do wyborów Socjaldemokracja Polska i Partia Demokratyczna nie pójdzie z SLD. Sprzeciwialiśmy się od samego początku używaniu przez bielskie SLD loga tej partii. Zgłaszaliśmy to do naszej centrali i zgodnie z porozumieniem, które zostało zawarte między szefami tych naszych partii, jeżeli chodzi o Koalicyjny Komitet Wyborczy, wydaje nam się, że bielskie SLD popełniło tutaj wykroczenie przeciwko temu porozumieniu i będziemy starali się tą sytuację wyjaśnić i nawet nosimy się z zamiarem skierowania tej sprawy do sądu w trybie ordynacji wyborczej. Podjęliśmy rozmowy na temat naszej obecnej koalicji już w miesiącu marcu z naszymi szanownymi koalicjantami i z uwagi na to, że była wola koalicjantów, że idą w koalicję z nami, podjęliśmy tą decyzję i poszliśmy w tą koalicję, a nie zamierzaliśmy nigdy iść w koalicję z SLD. I tylko dlatego, że była taka wola wyrażona przez koalicjantów, została ta koalicja zawiązana, na co są dokumenty. Zresztą była konferencja prasowa, na której ogłosiliśmy oficjalne podpisanie naszej koalicji i w tej koalicji mamy zamiar iść. Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jak tu już pani Bożena powiedziała, popiera panią Bożenę jako kandydata na prezydenta i nie zamierzamy zmieniać swojej decyzji. Mimo nieporozumień co do używania znaków partyjnych, oba komitety w ubiegłym tygodniu podpisały deklarację o wspólnym blokowaniu list wyborczych. Państwowa Inspekcja Sanitarna w Bielsku-Białej otworzyła dziś swoje podwoje dla zwiedzających. Dzień otwarty w bielskiej placówce odbywał się po raz pierwszy. Akcja będzie jednak kontynuowana. Cel jest po prostu taki, żeby odchodzić od tradycyjnie, jak jest postrzegana inspekcja, kontroler z mandatem, z bloczkiem mandatowym, a promować zdrowie, szerzyć oświatę zdrowotną, dlatego że Państwowa Inspekcja Sanitarna jako jedyna instytucja w kraju szerzy zdrowie publiczne i dwa, działa szerzy promocję zdrowia, oświatę zdrowotną i promocję zdrowia. I taki jest cel na przyszłość. Dniom otwartym towarzyszyły m.in. pokazy filmów edukacyjnych o tematyce związanej z HIV i AIDS. Zwiedzających wpuszczono także tam, gdzie na co dzień nie sięga oko laika, czyli do oddziału laboratoryjnego, sekcji badań powietrza, wody, ścieków i gleby. Mamy grupy szkolne umówione i tutaj pokazowe są badania przeprowadzane, dlatego że tutaj nie powinniśmy wykonywać badań od klientów, jeżeli ludzie obcy są w laboratorium. Także pokazujemy różne techniki młodzieży, miareczkowe, spektrofotometryczne, takie przykładowe badania. Stoiska są podzielone zgodnie ze strukturą organizacyjną stacji. Struktura ta zorganizowana jest podzielona na dwa piony. Pion nadzoru bieżącego i pion laboratoryjny. I właśnie pion nadzoru bieżącego, gdzie są sekcje m.in. higieny komunalnej i środowiska, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny dzieci i młodzieży, oświata zdrowotna i promocja zdrowia, higiena pracy. I właśnie na tych stoiskach można wymienić, informacje uzyskać, czym się zajmują sekcje, jaką działalność prowadzą. 11 października 20-lecie istnienia obchodził Zespół Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Szkoła znajduje się przy ulicy Sterniczej na osiedlu Beskidzkim.
Swoje podwoje po raz pierwszy szkoła otworzyła 1 września 1986 roku. Była to szkoła podstawowa nr 36 na osiedlu Beskidzkim. Naukę w nowoczesnym budynku rozpoczęło ponad 2000 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało 170 nauczycieli. Po 2 latach od powołania w 1988 roku w szkole znalazły siedzibę Liceum Pedagogiczne i Studium Nauczycielskie oraz Przedszkole Ćwiczeń. Powstał Zespół Szkół Kształcenia Pedagogicznego kierowany przez panią Stanisławę Zgierską. To trudny okres, budynek był przepełniony, nauka odbywała się na dwie zmiany. Planowana likwidacja szkół średnich kształcących pedagogów spowodowała podjęcie decyzji o utworzeniu Liceum Ogólnokształcącego. I tak w 1990 roku powstała jedna klasa licealna. Był to początek 6. Liceum Ogólnokształcącego. Rok później studium nauczycielskie wyprowadza się do Wapienicy, a placówka przekształca się w Zespół Szkół Ogólnokształcących. W 1994 roku powstała pierwsza licealna klasa integracyjna. Rok później wolą całej społeczności szkoła otrzymuje zaszczytne imię bohaterskiej formacji z okresu II wojny światowej Armii Krajowej. Ostatnią reorganizację przyniósł rok 1990. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących weszło wtedy gimnazjum nr 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej to szkoła znakomicie wyposażona. Posiada pracownię biologiczną, fizyczną, chemiczną, 3 pracownie informatyczne, multimedialne centrum informacji, bibliotekę z czytelnią, świetlicę dla najmłodszych, studio nagrań, salę kinową, salę amfiteatralną, stołówkę oraz obszerny kompleks sportowo-rekreacyjny, w tym basen i salę gimnastyczną. Nie dziwią zatem osiągnięcia sportowe uczniów szkoły, a wśród absolwentów znalazły się m.in. utytułowane zawodniczki judo Agnieszka Chlipała i Monika Dikow. Miło mi dzisiaj zwrócić się do Państwa z podziękowaniami. Właśnie dobiega końca moja 4-letnia kadencja w Radzie Miasta. Mam nadzieję, że moja praca przysłużyła się mieszkańcom miasta Bielska-Białej. W szczególności chciałabym podziękować tym mieszkańcom, dla których jest ważna ochrona środowiska. Chodzi mi nie tylko o tych, którzy walczą o ochronę środowiska, ale także o tych, którym przyroda leży na sercu. Dziękuję serdecznie również młodzieży, która wspaniale potrafi inicjować różne wydarzenia kulturalne w naszym mieście. Często spotykają się z nieprzychylnością władz, ale dziękuję im za inicjatywy obywatelskie. Chciałabym podziękować wszystkim miłośnikom sportu. Jak on jest ważny, sama wiem, gdyż wychowywałam się w rodzinie sportowej. Ojciec mój był piłkarzem i często przebywałam na stadionie BKS-u. Dlatego uważam, że wszyscy powinniśmy wspierać sport i turystykę. Swojemu środowisku nauczycielskiemu, z którego praktycznie mówiąc się wywodzę, chciałabym podziękować za to, że Państwo kontynuujecie tak wspaniałą ideę nauczania i wychowania naszych dzieci w mieście. Wreszcie dziękuję wszystkim mieszkańcom. Tym starszym i tym młodym. Nasze miasto powinno być miastem wykorzystanych szans, a nie straconych okazji. Puls Bielska, wtorek, 24 października 2006 roku. W Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych realizowany jest film Gwiazda Mikołaja. Pełnometrażowy film animowany opowiadał będzie o młodości Mikołaja Kopernika. 15 października 150 młodych Izraelczyków, uczniów szkoły ponadpodstawowej w Kiryat Bialik, spotkało się z uczniami i nauczycielami Bielskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej. W holu ratusza można oglądać zdjęcia przedstawiające polichromię Bielska-Białej. Autorem wystawy jest Mieczysław Peterek. W minioną niedzielę w Bielskim Studiu Filmów Rysunkowych panował wielki ruch i ożywienie. Pojawili się aktorzy znani ze scen bielskich teatrów, a z Warszawy przyjechała pani Joanna Wizmur. Reżyser dialogów odpowiedzialna za dubbing w wielu znanych filmach, m.in. Shreku. My w tej chwili wyprzedzamy jak gdyby obraz i robiliśmy pilota dialogowego do całości filmu. Stąd byli aktorzy bielscy z Teatru Polskiego, z Banialuki, 2 osoby z Krakowa.